Cześć, z tej strony Sargon i witam Was w kolejnym filmie o zmaganiach w playoffach Ultraligi. Dzisiaj przyszła pora na starcie półfinałowe. Zero Tenacity zmierzy się z Illuminar Gaming. Sami zawodnicy w końcu będą mieli okazję zagrać w studio Ultraligi. Przypomnę, że na wiosnę tego zabrakło. Starcie zapowiada się na bardzo wyrównane. Chyba na papierze najbardziej wyrównana była piątka jak do tej pory. Obydwie drużyny miały bardzo podobne wyniki w regular splicie, była tylko jedna mapa różnicy między nimi. Ekipy te łączy kilka aspektów, m.in. spory rozwój w porównaniu do wiosennego splitu, gdzie składy zostały niemal niezmienione. ZTN zostało bez żadnych zmian, a IHG to stare KNF z wiosny z dodatkiem Adiego. Obie drużyny miały też dużą przewagę nad resztą ultraligowej stawki w tabeli, więc na EU Masters zostały się widocznie najbardziej kompetentne ekipy. Ale jak będzie w tej serii? Tutaj wydarzyć się może wszystko, więc zapraszam do dalszej części odcinka. Z10 rozpoczęło bardzo agresywnie draft wyborem Dravena. Dobrali do tego Poppy, Talię, Gnara oraz Rell. IHG też zdecydowało się na silny botlane w postaci Kalisty i Renaty. Oprócz tego wybrali Sejuani, Trundla i Swaina. First Blood wpadł na konto Ryuzakiego dosyć szybko po zabójstwie Adiego. ZTN zgarnęło także pierwszego smoka oraz kolejne zabójstwo na topie. IHG odpowiedziało jednak na bocie i zgarnęli dwa kille dla Kalisty kosztem jedynie Adiego. Później udało się drugi raz wyeliminować VZZ po dobrym zagraniu od miny Maćka. Kolejna akcja zakończyła się jednak zwycięstwem serbskiej formacji. IHG ze wsparciem Adiego zainicjowali na bocie, jednak ZTN dobrze odpowiedział ultem Talii i wygrali walkę 3-1. Chwilę później upadł jednak Ryuzaki na midzie. Walki toczyły się często, gra była zaciekła i do kolejnej walki doszło przy smoku, gdzie upadli obaj supporci. Vizzy dał się też wyłapać na bocie i oddał kolejnego killa dla Sevensa, którego Kalista była niesamowicie rozpędzona. ZTN jednak zazwyczaj był pierwszy na obiektywach i drugi Herald wpadł na ich konto. Szybko został wykorzystany do otwarcia wieży na midzie. W 19 minucie doszło do wyrównanej walki na midzie. Ostatecznie zwyciężyło w niej ZTN, które zgarnęło smoka i znalazło się w punkcie duszowym. Kolejny fight także był bardzo wyrównany i skończył się wygraną 3-4 dla ZTN i zgarnięciem duszy. Następny teamfight został już jednak zwyciężony przez IHG dzięki Renacie i świetnej dyspozycji Sevensa. ZTN szybko po powstaniu ruszyło na Barona, którego zgarnęli, ale znów przegrali walkę, gdzie kluczowe znaczenie miał kolejny ultimate Renaty. Mimo wszystko ZTN wciąż dobrze trzymał się w złocie. Ostateczna walka rozegrała się na Elderze. IHG rozpoczęło go, jednak ZTN wkroczyło do akcji i Elder, a następnie cała walka wpadła na ich konto. Gra okazała się bardzo wyrównana, a botlane IHG radził sobie świetnie. ZTN okazało się jednak lepsze. W early pierwsi znajdowali się na obiektywach i byli do przodu, co utrzymali do końca gry. Cała seria zapowiada się więc bardzo ciekawie. W drugiej grze drafty skończyły się bardzo podobnie co w pierwszej. Znów mamy Gnara, Poppy, Dravena i Rell, a u IHG Sejuani, Trundla, Kalistę i Renatę. Jedynie na midzie zmieniły się piki. Z Riot Nasty wybrało tam Korkiego, a Illuminar Orianę. Adi ponownie skupił się na grze wokół bota i szybko ruszył na ganka, gdzie prawie udało się pokonać VZZ. ZTN zgarnęło dla siebie pierwszego smoka, ale First Blood wpadł na konto Sevensa po zabójstwie VZZ. IHG dobrze grało w early wokół dolnej alei. Herald co prawda wpadł na konto ZTN, ale Illuminar udanie zdajwowało bota i zdobyło dwa kille dla Sevensa. IHG zdobyło też smoka, a w 15 minucie dokończyli pierwszą wieżę na bocie. Drugi smok wpadł jednak na konto ZTN, jak i Herald. Później jednak doszło do zabójstwa na Wojtusiu, IHG zdołało zatrzymać Heralda. Walka o następnego Drake'a skończyła się jednak zwycięsko dla ZTN, gdzie nieoceniony był Sebex i jego korki. IHG postanowiło szybko ruszyć na Barona, jednak Zero Tenacity przybyło w porę i walka została zwyciężona całkowicie przez serbską formację. Anashor wpadł na ich konto. Później ZTN zgarnęło ostatniego smoka bez walki i niedługo później wyłapali także Adiego. Illuminar zaczęło się bardzo gubić i ZTN wzięło wieżę inhibitorową praktycznie za darmo. Później IHG ruszyło w czwórkę na Tracyna, jednak ten kupił dużo czasu, gdy reszta drużyny zaatakowała Barona. Illuminar w porę nie zareagowało i Nashor został zdobyty. Niedługo później doszło do ostatecznej walki na rzece, gdzie Zero Tenacity całkowicie zmasakrowało przeciwnika i zakończyło grę.
ZTN pokazało w tym meczu klasę, nie tylko dobrymi teamfightami, a także tym, że zdołali z dość wysokiej straty się wykaraskać. Na pewno za to należy ich pochwalić. IHG może być zadowolone z early game'u i gry wokół bota, ale to wszystko i muszą coś zmienić, żeby wygrać, bo okazuje się to zdecydowanie niewystarczające. Na trzeciej mapie doszło oczywiście do dużych zmian. IHG przeszło na Blueside i wybrało dla siebie Shyvana, Jarvana, Azira, Miss Fortune i Amumu. W zespole ZTN natomiast znalazły się Camille, Trundle, Annie, Draven i Leona. Tym razem gra rozpoczęła się korzystnie dla Zero Tenacity. VZZ i Wojtuś zdołali zdobyć First Blooda na minimaćku. Pierwszy smog wpadł na ich konto. Illuminar zdołał jednak zgarnąć VZZ po udanym dive'ie, z którego wyszedł jednak Wojtuś. Support ZTN wykonał skuteczny roam na topa, gdzie udało się pokonać Tracyna. Mumus jednak padł łupem Adiego. IHG zgarnęło pierwszego Heralda, a chwilę później doszło do ważnej walki koło smoka. Tam ZTN zdołał ostatecznie wykluczyć czterech zawodników po wyrównanej walce. VZZ zdołał zdobyć killa na Alim świetnie użytym ultimate'em, a Ryuzaki przeprowadził udany dive na topie, po którym udało się nawet zniszczyć wieżę. Zero Tenacity było w świetnej sytuacji, zarówno VZZ jak i Mumus byli niesamowicie rozpędzeni. Illuminar próbowało zdajwać Sebexa, co się udało, ale ZTN ostatecznie odpowiedziało dwoma killami. Następnie zgarnęli już trzeciego smoka i byli w niesamowitym gazie. Zupełnie wszystko im wychodziło. Kolejne walki także kończyły się całkowitym zwycięstwem ze strony Zero Tenacity. Wygrali dwie kolejne walki i zdobyli dla siebie duszę oraz Nashora. Z tymi wzmocnieniami zaatakowali środkiem i udało się całkowicie zniszczyć IHG po raz kolejny, a tym samym zakończyć całą grę. Było w tej mapie widać całkowity luz ze strony ich zawodników, szczególnie po tym jak wyszli na prowadzenie. Teamfighty grali świetnie i każdy zawodnik przyczynił się do tego zwycięstwa. Seria zaczęła się bardzo zaciętą i wyrównaną grą. Zarówno pierwsza jak i druga mapa obfitowały w udane akcje dla obydwu stron i przez większość tych gier nie można było stwierdzić, kto wygra. Pierwsze starcie toczyło się raczej bardziej na korzyść ZTN, w drugim natomiast Illuminar zdołało sobie wywalczyć istotną przewagę. Jednak zarówno z pierwszej, jak i drugiej gry to serbska formacja wychodziła zwycięsko. W trzeciej mapie doszło w końcu do większej zmiany w draftach, głównie ze strony IHG, ale to nie pomogło, bo mapa ta została całkowicie wygrana przez Zero Tenacity. Trzeba ich pochwalić, gdyż zdołali w tej serii bardzo dużo pokazać. Potrafili zarówno zdobyć prowadzenie i je dowieść do końca, jak i powrócić z przegrywanej gierki. Każdy z zawodników dał radę się też indywidualnie pokazać w bardzo dobrym stylu i u każdego można obserwować bardzo dobre zagrania, z których można by zrobić highlighty. Naprawdę brawa, bo był tutaj super performance i finał dzięki temu zapowiada się ciekawie. Jednak już pomijając to starcie, gdzie faworytem wciąż będzie AGO, ja liczę przede wszystkim na dobre pokazanie się ZTN na EU Masters, bo to głównie określi, czy ten długofalowy projekt, pozostawienie tego składu i inwestowanie w go rzeczywiście miał sens. Jeśli zaś chodzi o IHG, to na pewno nie są zadowoleni z tego półfinału. Nie udało się wygrać nawet mapy, jednak były tutaj dobre momenty. Przede wszystkim udała się gra na bocie, gdzie zarówno pierwsza, jak i druga mapa była przez nich dominowana na dolnej alejce. Ale nie tylko o tym będę tutaj mówił, bo patrząc na to, jak przed całym splitem patrzyłem na ten skład, to i tak osiągnęli dużo więcej niż to, czego się spodziewałem. Oczywiście po pierwszym tygodniu Illuminar na pewno od razu wrzuciłbym wyżej, bo ich nie doceniłem, jednak mimo to trzecie miejsce to dobry wynik. Trzeba patrzeć przecież, że w Ultralidze były takie drużyny jak Ghostkilla i przede wszystkim Forsaken, które ludzie stawiali przed sezonem wysoko. W ostateczności Illuminar okazało się od nich zdecydowanie lepsze i zarówno wynik w regularze, jak i playoffy to potwierdzają. Zdecydowanie jest to godny przedstawiciel Ultraligi na EU Masters z trzeciego miejsca i trzeba im życzyć powodzenia na play-inach. A te na pewno będą potrzebne, bo wyjście z play-inów to obecnie bardzo ciężkie wyzwanie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Zaglądnijcie na mojego Twitterka, zostawcie followka także na Twitchu i zapraszam na kolejne filmy. A teraz już Was żegnam, cześć, do następnego.